Naklejki. Dzieci je uwielbiają. A co jeśli Twoje dzieci z Twoją pomocą mogłyby zaprojektować takie naklejki, jakie tylko sobie wymarzą? Otóż jest to możliwe. Jest na to prosty i całkiem szybki sposób. W tym filmie pokażę, jak można w nieskończoność robić własne naklejki, unikalne i dostosowane do wieku i upodobań dziecka. Zapewnisz dziecku mnóstwo zabawy. A jeśli będziecie wspólnie robić taki projekt od początku do końca, dasz dziecku coś więcej. Budzisz jego kreatywność przy tworzeniu obrazków i layoutu arkusza naklejkowego, poćwiczycie razem planowanie i organizację poprzez układanie kompozycji, a podczas wycinania dziecko będzie rozwijało motorykę małą. Pozostańcie ze mną do końca, bo jako bonus pokażę mały trik, który pozwala na szybkie stworzenie całkiem niezłych naklejek. Do naszego projektu naklejkowego potrzebne będą narzędzie do generowania obrazów wykorzystujące sztuczną inteligencję. Ja użyję Midjourney. Obecnie jest to raczej najlepszy generator obrazów, ale może być na przykład DALL-E z ChatGPT albo darmowy Leonardo AI. Następnie narzędzie do obróbki grafik. Ja użyję Canvy, bo jest prosta i intuicyjna. Ewentualnie dodatkowo Photopea do usuwania tła z grafik, jeśli nie mamy Canvy Pro. Następnie papier do naklejek lub zwykły papier do drukarki i klej. Kolejno drukarka i w idealnym przypadku ploter wycinający. Najbardziej unikalne obrazki jesteśmy w stanie narysować sami lub wygenerować przy użyciu sztucznej inteligencji. W tym drugim przypadku jest to prawie dziecinnie proste. Wystarczy wpisać tekst zwany promptem, podając szczegóły, dla kogo jest obrazek oraz jaki ma być temat. Na przykład coś w stylu: prosta ilustracja dla przedszkolaka, ale nieco abstrakcyjna i nietypowa. Różowy uśmiechnięty smok w sukience, peruce i kapeluszu na głowie z torebką. Zainspiruj się twórczością Lucy Fleming. Białe tło. Po kilkunastu sekundach otrzymamy wyniki. Ten proces można powtarzać tak długo, aż obrazki będą spełniać nasze oczekiwania. Jeśli jesteśmy jakoś ograniczeni w przypadku Leonardo AI i mamy dziennie tylko 150 tokenów do wykorzystania, także trzeba tutaj działać nieco oszczędniej. Ja do moich naklejek stworzyłam portrety zwierząt w Midjourney, używając prompta, który znajduje się w opisie filmu. Po wygenerowaniu i zapisaniu obrazków, pora na stworzenie arkusza z naklejkami. Ja wykorzystam do tego Canvę. Ale zanim zacznę działać w Canvie, muszę wspomnieć o tym, że będę usuwać tło na moich obrazkach. W prompcie nie bez przyczyny podaję informację, że ma być białe tło. W ten sposób łatwiej je usunę, zostawiając samo zwierzątko po to, żeby zrobić obramowanie wokół. Jest to szczególnie przydatne, jeśli naklejki wycina ploter. Usuwanie tła jest możliwe w Canvie, ale tylko w płatnej subskrypcji. Dla tych, którzy nie mają Canvy Pro, jest inne, darmowe rozwiązanie. Narzędzie Photopea. Wchodzimy na stronkę photopea.com, wrzucamy obrazek, po lewej stronie w panelu narzędzi wybieramy różdżkę i klikamy na białym obszarze na obrazku. Widać, że zrobiło się zaznaczenie samego tła. Teraz naciskamy na klawiaturze przycisk Delete i gotowe. Białe tło usunięte. Teraz należy zapisać obrazek w formacie PNG i powtórzyć poprzednie kroki dla pozostałych obrazków, które mają się znaleźć na arkuszu z naklejkami. Teraz przechodzę do Canvy. Na początek tworzę nowy projekt. Wybieram format A4. Kolejnym krokiem będzie wgranie obrazków. Jeśli nie masz Canvy Pro, to wgraj pliki PNG zapisane z Photopea bez tła. A jeśli masz Canvy Pro i Twoje obrazki wciąż mają tło, to zaraz je usuniemy.
Teraz uploaduję, czyli wrzucam moje obrazy do Canvy poprzez metodę drag and drop, czyli przeciągnij i upuść. Po wgraniu wszystkich obrazków klikam na pierwszy, co powoduje umieszczeniem go w projekcie. Klikam na obrazek, wchodzę w edycję i wybieram usuwanie tła. Czekam chwilkę i magia zadziałała. Teraz, kiedy już mój obrazek nie ma białego tła, mogę dodać obramowanie. Wciąż jestem w trybie edycji zdjęcia. Teraz przechodzę w efektach do cieni, wybieram outline i dopasowuję rozmiar obramowania. Ustawię na maksymalny i tutaj mogę wyedytować kolor. Nie chcę mieć czarnego obramowania, ustawię białe. I teraz mój obrazek wygląda jak prawdziwa naklejka. Te kroki powtarzam dla wszystkich obrazków. Teraz mogę zająć się ustawianiem obrazków na arkuszu, czyli tworzymy kompozycję. Ciekawym motywem może być dodanie tekstu, na przykład w formie tytułu, a wykorzystanie efektu obramowania tekstu sprawi, że on również stanie się naklejką. Canva oferuje bibliotekę przeróżnych elementów graficznych, którymi można dodatkowo przyozdobić arkusz z naklejkami. Ja wybrałam łapki. Jestem w stanie zmieniać kolor łapek, co właśnie wykorzystam i każda będzie w innym kolorze, spójnym z paletą kolorów obrazków. A teraz możemy zduplikować stronę i na przykład zmienić tło projektu albo napis, albo inaczej przyozdobić stronę. A kiedy wszystko będzie gotowe, wystarczy nacisnąć przycisk Share i zapisać projekt w dowolnym formacie. Ja zapisuję w formacie PNG, ale można na przykład zapisać w PDF-ie i wydrukować dwa arkusze naklejek na jednej stronie A4. Wówczas każdy arkusz będzie w formacie A5. I ja właśnie taki format wybiorę, bo moje obrazki są dość duże, więc już na A5 będą czytelne i odpowiednie dla łapek mojej czterolatki. A jeśli chcesz mieć większe naklejki lub masz dużo małych obrazków na stronie, wydrukuj każdy arkusz osobny. Jeśli masz ploter wycinający naklejki, to już sam dobrze wiesz, jak go obsługiwać. A jeśli masz ploter, ale nie wiesz, jak wycinać na nim naklejki, daj znać w komentarzu, to przygotuję o tym osobny film. Ja mam Silhouette Portrait 3, który umożliwia mi wycinanie metodą die-cut, czyli na wylot, i kiss-cut, czyli tylko tą warstwę klejącą. W ten sposób mam estetyczny i profesjonalny arkusz z naklejkami, jak ze sklepu. Jak widzisz, każdy etap tego projektu jest mega ciekawy i co najważniejsze, mega kreatywny. I w każdym etapie mogą Ci towarzyszyć dzieci. Możecie razem generować obrazki, wówczas będziecie na bieżąco wymyślać motywy. Potem razem zaprojektujcie layout naklejek, a na koniec nawet wspólne wycinanie może być wspaniałą zabawą. A teraz czas na bonus. Podzielę się małym trikiem, którego używam przy tworzeniu całych arkuszy naklejek za pomocą jednego prompta w Midjourney. I może nie zawsze są one idealne, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o jakieś elementy typu zwierzęta, to robi różne dziwne obiekty. Ale ogólnie to efekt jest całkiem fajny. A zatem moim trikiem na stworzenie takiego pełnego arkusza z naklejkami w Midjourney za pomocą jednego promptu jest użycie pewnych słów kluczy. I na początek używam słów kluczy sticker sheet. Następnie podaję, dla kogo mają być te naklejki. Po przecinku wypisuję, jakie mają być elementy na tych naklejkach. Następnie można zdefiniować, w jakiej palecie kolorów mają być. I na koniec jeszcze dodaję, że to ma być taki czysty layout. Jeżeli chcemy mieć naklejki w formacie A4 lub A5, to najlepiej będą się sprawdzały proporcje 2:3, jeżeli mają być pionowe naklejki, lub 3:2, jeżeli mają być poziome.
i to można zdefiniować za pomocą parametru AR. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy! Jak widać, mamy całkiem fajne wyniki. Stworzone przeze mnie arkusze naklejek i wszystkie pliki PNG ze zwierzątkami są dostępne na Gumroadzie w Design Magic Boxie. Link znajduje się w opisie filmu. Warto zasubskrybować do Design Magic Boxa, jest to mój dotychczas największy projekt i jest to cotygodniowy newsletter z porcją grafik, ilustracji, kolorowanek i nie tylko. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Pojawię się wkrótce z kolejnym ciekawym projektem. Hej!